Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, nowy evencik, więc lecimy tutaj ze skrzyneczką jakąś tutaj nową, 84 zł. Kosztuje ona tryb podboostowany 750 zł. Na tyle ta skrzynka tutaj wyceniona, więc trzy sobie otworzymy tak na strzała i zobaczymy, jak tutaj z tej skrzynki nowej leci. No ja mam dziewiątkę tej Black Laminate. Jest to skin, z którego naprawdę bardzo się cieszę i bardzo mnie satysfakcjonuje. 2200 wydaliśmy, ponad 4 przytuliliśmy, więc bardzo dobre otwarcie na start. Oczywiście przypominam o konkursach na skiny dla osób wpłacających z kodem CROXY. Jak wpłacisz 5 dyszek, dajmy na to, no to masz szansę wygrać każdego z tych skinów. No i oczywiście jak udać się wygrać, to takie powiadomienie z takim prezentem oczywiście ci wyskakuje. Ostatnio poszedł USP, ostatnio poszła AWP chyba, więc zapraszam oczywiście do wzięcia udziału, jak oczywiście chcesz i osobą pełnoletnią jesteś również tutaj. Dzisiaj nowy tryb jakiś się pojawił, ale to sobie przetestujemy na jakimś filmie kolejnym. Skrzynia Pumpkin na trybie podboostowanym, ale dwukrotnie, tak? Gdzie oczywiście ta cena zwiększona jest, no tak jak wspomniałem, dwukrotnie. 4 koła. Ta bitwa na start, niech będzie oczywiście tyle warta. No i zobaczmy, co z takiej bitwy tutaj uda nam się zdobyć. Skrzynki takie mieszane, skrzynki zarówno tutaj z, no nie z eventu Halloween, ale limitowane. O, limitowane skrzynki oczywiście halloweenowe. No tutaj ten kałaszek spada 1400 zł i znowu tutaj ten kałaszek. Więc ta skrzynka póki co no naprawdę bardzo ładnie nam tutaj sypie. Przypominam, że jedna kosztuje 559 zł, a tutaj już naprawdę skiny za 2600, więc naprawdę no te dwa kałaszki nowe, już trzeci kałaszek nowy, no fantastycznie tutaj. Ta skrzynia naprawdę nam, no dobrze robi tutaj na batelce, tak? Zobaczmy dalej, czy jeszcze te skrzynki nowe z eventu tym razem, zobaczmy jak one tutaj będą sypać. Również widzę, że tokeny zdobywamy oczywiście, które możemy sobie potem w zakładce eventowej pewnie gdzieś wymienić na skiny. No ale zobaczmy, ostatnia skrzynia i teraz pytanie, jak bardzo będziemy na plus z tej bitwy? 6600, no jest to ponad 2 koła na plus, więc póki co naprawdę tutaj bardzo dobrze nam idzie. Zrobimy sobie batelkę na skrzynkę Gemstone. Zróbmy sobie na 5 takich skrzynek, bo właśnie chcę zobaczyć, jak działa tutaj ten tryb. Jest to tryb shared, który działa na takiej zasadzie, że po prostu wszyscy dostajemy taką samą część wszystkich jakby przedmiotów, które są oczywiście w bitwie, które wszyscy wydropimy, tak? No to dostajemy porówno. No i zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. Wrzucamy bota i samu, no i wszyscy gramy do jednej bramki teraz, tak? Więc niech tutaj nam leci jak najwięcej. Bardzo fajny tryb, ale no mówię, dzisiaj taką testową sobie zagramy batelkę na tym nowym trybie, a przetestujemy sobie go w jakimś kolejnym filmie, tak już stricte. 1700 u mnie, 1600 u Isamu, no póki co bardzo słabo. Oj, tutaj bajonecik dla mnie, tutaj, znaczy bajonecik dla Isamu, tak? Ja tutaj już patrzę, że to do mnie leci. No tu by się przydał jakiś szafir, tak? Albo jakiś, nie, nóż wartościowy. Tak naprawdę na to trzeba liczyć w tym trybie. Tryb taki dla kozaków, bym powiedział. Tutaj jeszcze gamma Doppler nam spada 7600. No jest to batla na minus, czyli tu było łącznie 14 koła, tak? Nie będę tutaj ukrywał, że Isamu dość mocno mnie wykierował, ale chyba sobie odpuścimy te bitwy. Albo czekaj. Ja tu mam pomysł. Ej, czy to nie będzie czasem super sposób na granie skrzynek procentowych? Czekajcie, przetestuję to. 5 skrzynek, gdzie mamy oczywiście do trafienia AWP Dragon Lore. 1400 kosztuje jedna taka skrzynka. Na AWP Dragon Lore najtańsza kosztuje 20 tysięcy. Wydajemy 6900, więc jeżeli nawet jednej osobie uda się zdobyć dealorkę, no to mamy wtedy po 10 koła, no to i tak jesteśmy zarobieni, więc no tak naprawdę tutaj trzeba liczyć, że faktycznie ta dealorka na tej bitwie komuś spadnie. Zobaczmy, no póki co 3 skrzynki za nami, no i tej dealorki nie ma, no jeżeli ona tutaj nie poleci, no to chyba będzie najgorsza decyzja w ciągu, no powiedzmy w tym tygodniu, najgorsza decyzja w tym tygodniu. Ja powinienem w ogóle mieć taki ranking najgorszych generalnie decyzji w danym tygodniu otwierając skrzynki, tak? Myślę, że to byłby super pomysł. Ej, czekaj, aha, bo jestem, czy jestem debilem i... Ej, ja nie ustawiłem tego trybu nowego. Dobra, to never mind, to jestem... Dobra,
nieważne po prostu, tak? Przejdźmy dalej do kręcenia i zostało nam przez te 4 koła, tak? No nie będę ukrywał, że niezbyt mądra decyzja. Tutaj ta skrzynka 3 koła kosztuje na trybie Joker, czyli to znaczy, że coś w niej tutaj jest ciekawego. No ta kosztowała 750, więc możemy ją jak najbardziej tutaj spróbować. Myślę, że to będzie bitwa all-in na 2 osoby. No i zobaczmy, jak nam to pójdzie, czy będzie to w ogóle jakkolwiek opłacalne. No o tym się przekonamy zaraz. Leci pierwsze otwarcie. Przypominam, 750 kosztuje jedno takie otwarcie. Do trafienia najdroższy item, no to jest ta M9, tak, którą trafiliśmy już w pierwszym otwarciu. Ale poza tym nie zdążyłem spojrzeć, jakie to są skiny jeszcze do trafienia. Widzę Bayonetta też, więc mamy i Bayonetta M9 i tutaj jeszcze rękawice Nokt. Nokt, tak? Nokt. To są ładne rękawice, tylko one pasują właśnie do bardzo małej ilości skinów, tak mi się wydaje bynajmniej, bo no mało jest chyba takich właśnie z elementami jakichś czerni, noży. Tak naprawdę tylko ten Black Laminate tutaj pasuje. No i ten Black Laminate spada na koniec i nas ratuje tak naprawdę od wyjścia na gigantyczny minus, tak to wychodzimy na zero. No trzeba sobie powiedzieć, że nie była to zbyt mądra decyzja, ale mam nadzieję, że mądrą decyzją będzie to, co zrobię teraz, bo chyba sobie zaryzykuję tutaj te skrzyneczki właśnie najdroższe, tylko na trybie właśnie podboostowanym, ale dwukrotnie. Wrzucę sobie tych skrzynek, no mogę 11 i zrobię bitwę na 3 osoby. Jeżeli to się okaże złotym strzałem, no to będę się naprawdę cieszył i no mam nadzieję, że tutaj nam odda ta bitewka, tak? No bo no jeżeli nie, no to naprawdę bardzo gigantyczny minus tak naprawdę wleci na moje konto. MK Fate, no tak. No po prostu, no tak, 2700, tutaj był ten kałach, czy to była tamta poprzednia skrzynka? Chyba poprzednia, nie? Tutaj nie wiem, co jest do trafienia, ale muszę zerknąć. Butterfly Fate, 16500. Sporo, no naprawdę sporo. Zobaczmy, może uda nam się go trafić, no byłoby to naprawdę, no coś niezwykłego i no nie lada gratka by to była, no ale zobaczmy, póki co no trzeba tu odbić tą MK Fate, którą właśnie trafił tutaj i samą, no póki co na underdogu, oj, no powiem tak, no to jest powrót za światów stary, 4000, tutaj Talonic Marble Fate, fantastycznie wracamy, no i tutaj tak naprawdę się gotuje teraz ta bitwa, dwie jeszcze skrzynki przed nami i przewaga 1500 zł, więc no co sypnęło, no to naprawdę, no ja w szoku jestem, był ja w szoku, 5600, ostatnie otwarcie, zobaczmy co tu będzie, jeszcze meczka fejt na koniec, no i o to chodzi, i zobacz, zostawałem na dziurę cały film praktycznie, no i zobacz, 15 koła bitewka, dziękuję za oglądanie.